Słuchajcie, ja cały czas jak obserwuję to, co się dzieje w świecie z tym koronawirusem, to przychodzi do mnie takie słowo, że to są jakieś manewry. No tak jak są manewry wojskowe, czyli tak jakby jakaś armia tam udaje, że wszystko jest na żywo, że wszystko jest w realu, oni tam trenują, więc ja tak widzę wroga z tym koronawirusem. To są jakieś takie manewry, takie udane, jakiś udawany atak, udawana jakaś wojna, która w pewnym sensie nawet nie jest realna, ale jak oni robią te swoje manewry, to tak jakby to też jest również takie wyzwanie dla nas, żeby właśnie się nie wycofywać, żeby dalej stać w tym, co stoimy, szczególnie kiedy widzimy, że naokoło również inni się jakby na serio biorą te wszystkie manewry, na serio bardzo poważnie podchodzą do tego, co się tam dzieje na zewnątrz, no ale to jest taka, to są takie udawane ruchy wroga i po prostu Duch Święty mi cały czas pokazuje, że jest jakaś pewnego rodzaju iluzja, pewnego rodzaju manewry, które nawet nie są jakąś realną wojną. Amen. Amen.